To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... Panikujemy przed bestią ze wschodu, a powinniśmy przed bestią globalnego ocieplenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Stanisław Skarżyński, Gazeta Wyborcza. Pozdrawiam z ciepłej, mokrej Wielkiej Brytanii, a w Polsce, gdzie chwilowo jest zimno i mroźno, jest pan profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego, współautor książki Nauka o klimacie, ostatnio sportretowany w filmie Można panikować. Panie profesorze, bo ta pogoda budzi jakieś straszne emocje. Teraz zalało nam internet tym upiornym hasłem: wyjrzyj za okno i powiedz mi, że jest globalne ocieplenie. Czy to jest jakaś sprzeczność między jednym a drugim? Znaczy, to jest, co roku się zdarza, jeżeli akurat jest taki rok, że spadnie nam śnieg i jest kilka chłodniejszych dni, co w ubiegłym roku się nie zdarzyło. Ale oczywiście globalne ocieplenie nie kasuje od razu natychmiast zimy w Polsce, tylko robi ją troszkę cieplejszą i troszkę mniej prawdopodobne silne mrozy. No i mamy połowę stycznia i kilka dni mrozu. Nie wiem, czy to jest coś nadzwyczajnego. Bo kiedyś mróz był silniejszy i było go więcej, i to, co teraz występuje, jako właśnie pojawiła się nam ta bestia ze wschodu, jakiś taki fenomen meteorologiczny. Tak zwana kaczka dziennikarska w postaci bestii ze wschodu. Tak, a kiedyś to była po prostu zima, prawda? To znaczy tak, no był napływ chłodnego powietrza ze wschodu z Wyżu Syberyjskiego. To, co mamy teraz, to jest zupełnie inna sytuacja meteorologiczna. Czasami były podobne sytuacje związane z tak zwanym wyżem skandynawskim. W tej chwili one są już mało prawdopodobne w pierwszej połowie zimy, bo cały czas jest niezamarznięta woda wokół Spitsbergenu i Nowej Ziemi na północnym Atlantyku. No, napływa troszkę chłodniejsze powietrze z północnego wschodu i zderzając się z cieplejszym powietrzem z zachodu, z nadatlantyku, daje trochę opadów śniegu, wcale nie tak dużo, choć jeszcze popada być może, i daje kilka mroźnych dni. Nie widzę tutaj naprawdę nic nadzwyczajnego i takie sytuacje jeszcze przez długie lata mimo globalnego ocieplenia będą się zdarzać. Ale to, tak jak rozmawiamy, to mam wrażenie, że w zasadzie bardziej ta bestia ze wschodu, to, że pojawia się coś takiego w naszej wyobraźni medialnej, czy że pojawia się coś takiego w naszych głowach, to w zasadzie do pewnego stopnia dowodzi globalnego ocieplenia, bo coś, co kiedyś było normalnym zjawiskiem, no zimą, nagle zaczyna schodzić do jakiegoś takiego fantastycznego wyobrażenia. No tak, tak. To prawda, to zupełnie jest paranoiczne, że kilka płatków śniegu i parę stopni mrozu urasta do miana bestii krwiożerczej, która, że tak powiem, zagraża nam. Tak, będzie parę stopni w nocy poniżej zera, to znaczy, że jest strasznie i może będzie troszkę trudniej samochód uruchomić, i to w ogóle niewyobrażalne problemy są z tym związane. Bo w nauce o klimacie, jaki jest ten miejsce, do którego staramy się odnosić, kiedy klimat był jeszcze normalny? Chodzi mi o to, że kiedy czyta się książki historyczne na przykład, to kiedy była taka zima prawdziwa, nie wiem, w XVII wieku, prawda, w czasach, kiedy mieliśmy mocne relacje ze Szwecją, to Bałtyk zamarzał tak, że można było na saniach przejeżdżać do Szwecji. I nie tylko zamarzał tak, że można było przyjechać do Szwecji, to jeszcze po drodze stała karczma na lodzie. Coś dzisiaj nie do wyobrażenia, a czy wtedy zimy były dużo potężniejsze nawet w porównaniu do normy, czy to jest tak, że to jest ten poziom zimy, za którą powinniśmy tęsknić, bo to jest ten moment, kiedy planeta była w równowadze? To znaczy, po pierwsze, powtórzył pan pewien mit, że były karczmy na Bałtyku, przynajmniej, że na saniach się do Szwecji jeździło. Otóż jak sprytnie to historycy zauważyli,
jeździło się saniami po Bałtyku wzdłuż wybrzeży i przy niektórych zatokach i przy brzegu były stacje do zmiany koni i możliwości właśnie ogrzania się. Natomiast nigdy nie jeździło się saniami przez Bałtyk do Szwecji. To może taka pierwsza uwaga. A, druga uwaga, dziękuję. Tak, druga uwaga jest taka, że żyjemy żyliśmy w czasach, kiedy klimat był dosyć stabilny. To znaczy cały rozwój ludzkiej cywilizacji to następował w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat i od tych 2 czy 3 tysięcy lat klimat się powolutku zaczynał staczać w kolejną epokę lodowcową, co jest związane z wymuszeniami tak zwanymi orbitalnymi, troszeczkę zmianami w ruchu orbitalnym Ziemi, zwanymi cyklami Milankowicza. I nagle gdzieś tam w połowie XVIII wieku to się zatrzymało, w XIX wieku było stabilne, potem trochę zaczęły rosnąć temperatury, a w ciągu ostatnich 40-50 lat one gwałtownie wystrzeliły, no z tego powodu, że w tym okresie wyemitowaliśmy w zasadzie prawie całość dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych. Wcześniej ten przemysł ludzi było mniej, przemysł był dużo słabiej rozwinięty, zauważało się już pewien efekt, już zauważali to geolodzy i fizycy na przełomie XIX i XX wieku, potem potwierdzono to w latach 30. Potem został troszkę spowolniony wzrost rozwojem po wojnie i śmieceniem w atmosferze w postaci aerozoli, gazów siarkowych i tak dalej. Jak przynajmniej w pewnej części świata pozbyliśmy się tego problemu i coraz szybciej się rozwijaliśmy, no to problem zaczął narastać w sposób niewyobrażalny. Czyli to jest tak, że świat w zasadzie zmierzałby, oczywiście to są procesy bardzo powolne w stronę następnej epoki lodowcowej, ale myśmy rozpalili takie ognisko, że udało nam się podgrzać całą planetę. Tak to wygląda. Cały czas słyszę takie ostrzeżenie, że mamy jeszcze miesiąc, tydzień, 7 lat. Mam wrażenie, że tutaj nie ma jakiejś spójności do takiego momentu, w którym przekroczymy pewien punkt krytyczny i zmiany klimatu będą już nieodwracalne, przede wszystkim ze względu na uwalnianie się gazów cieplarnianych zgromadzonych w zamarzniętych rejonach świata. Jeżeli to rozmarznie, wydostanie się ten metan, to już będzie za późno i nie będziemy tego cofnąć. Czy naukowcy boją się tej metody takiej kaskadowej, że takiego zdarzenia, że dojdziemy do punktu krytycznego i już dalej nie będziemy... Już to już nie będzie tak, że będziemy mogli coś zrobić, tylko będziemy musieli biernie obserwować, jak planeta zaczyna się podgrzewać ponad skalę? Ja powiem tak, jest tak, naukowcy boją się tego, z tym, że to jest znowu przedstawiane w sposób może nieco wynaturzony. To znaczy, sytuacja wygląda tak, że my w tej chwili jesteśmy najsilniejszym wymuszeniem, to używam tu języka naukowego, działającym na system klimatyczny. No w szczególności właśnie nasze emisje gazów cieplarnianych, tych długo żyjących przede wszystkim dwutlenku węgla. I cały czas te emisje są dużo, dużo większe niż emisje ze źródeł naturalnych. I oczywiście mamy świadomość istnienia punktów krytycznych w systemie klimatycznym, które jednym z nich jest ten punkt, o którym pan powiedział, nie jesteśmy w stanie bardzo dokładnie postawić granicy. Zasada ostrożnościowa mówi, że ta granica to jest 1,5 stopnia, czyli wzrostu przed epoką przedprzemysłową, czyli brakuje nam jeszcze 0,3 stopnia do tego. Troszkę mniejsza zasada ostrożnościowa to jest 2 stopnie. Ale jesteśmy prawie przekonani, że jeżeli temperatura globu wzrośnie o 2 stopnie więcej niż to było kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu, no to w tym momencie uruchomią się te dodatkowe sprzężenia zwrotne w takiej postaci kaskady. Z tym, że to nie będzie tak jak uderzenie planetoidy, bo te wszystkie procesy naturalne są dużo wolniejsze niż nasze procesy cywilizacyjne. Będzie je bardzo trudno cofnąć i one będą narastać. Natomiast cały czas my jesteśmy tym najsilniejszym czynnikiem wpływającym na klimat. A czy to nie jest tak, że my tak naprawdę nie wiemy o tym momencie, kiedy przyjdzie takie jedno zdarzenie? Bo przecież od lat
jest trąbione, że ludzie nie dbają o te granice między sobą a środowiskiem biologicznym i że to doprowadzi w końcu do jakiegoś problemu. I w końcu pojawiła się pandemia, prawda, która w wielu analizach tłumaczona jest właśnie tym, że istnieją takie warunki dla ten kocioł, w którym mogą te wirusy mutować. Połączenie olbrzymiej masy ludzi z brakiem jakiejś takiej separacji między światem ludzi i światem natury. I że tak naprawdę gdzieś za rogiem czeka na nas taka katastrofa klimatyczna, kiedy planeta powie, no dobra, przesadziliście. I to wcale nie będzie tak, że będą te procesy rozłożone bardzo w czasie, tylko nie wiemy o czymś, co sprawi, że nagle ten klimat stanie się dużo bardziej wrogi. Znowu to jest troszeczkę nie takie postawienie sprawy. To znaczy ten klimat będzie się stawał coraz bardziej wrogi i coraz trudniejszy do przeżycia. My jesteśmy coraz bogatsi, mamy coraz więcej infrastruktury i coraz więcej nawyków, które też właśnie prowadzą do rozprzestrzeniania tej epidemii. Kiedyś nie było globalizacji. Pierwsza taka pandemia na skalę naprawdę światową, no to powiedzmy Hiszpanka, prawda, gdzie już stosunkowo szybko ona się mogła rozprzestrzeniać na wszystkie kontynenty. W tej chwili proszę zobaczyć, żadnych kontroli sanitarnych w samolocie nie ma, można wsiąść z dowolną grypą, prawda, tylko sobie łyknąć jakiś środek zmniejszający jej objawy i ten wirus przenieść w dowolne miejsce na świecie. Więc jest jedna rzecz, to jest kwestia właśnie tego, że te wirusy zawsze przenosiły się ze zwierząt na ludzi i się przenoszą, ale jeżeli wirus był zjadliwy, to spowodował spustoszenie w jakiejś jednej wiosce, jednej osadzie, w jednym regionie, nie rozszedł się po całym świecie. No ten wirus ma akurat takie własności, że jest dosyć groźny i jest groźny dla całego naszego systemu gospodarczego. No i teraz podobnie będzie postępować katastrofa klimatyczna, jeśli jej nie zabierzemy. Będą się sypać poszczególne elementy systemu gospodarczego. Tutaj nagle jakiś huragan zniszczy jakieś centra obliczeniowe czy jakieś produkcji jakichś bardzo ważnych czynników. Tutaj nastąpią wielkie migracje, które spowodują wielkie naciski międzynarodowe na stabilność naszego systemu, bo on został zbudowany kompletnie zaniedbując czy nie zauważając tych granic fizycznych, przyrodniczych. Dotarliśmy do granic planetarnych i po prostu, jeżeli nie uwzględnimy tego w naszym systemie funkcjonowania społeczno-gospodarczym, to nie ma takiej możliwości, żeby on się dalej utrzymał, a nasza cywilizacja razem z nim. Pan profesor mówi, że to jest kwestia procesów, które dzieją się wolniej niż nasza cywilizacja, a z drugiej strony nasza cywilizacja musi reagować tu i teraz. I ja tak naprawdę jestem gdzieś już, nie wiem, chyba nawet niepogodzony, ale nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, żeby ludzkość w tym się zatrzymała i cofnęła. I pytanie, czy gdyby pan profesor miał powiedzieć, czy tak naprawdę czeka nas apokalipsa klimatyczna, która będzie rozłożona na 100 lat, biorąc pod uwagę to, co pan obserwuje, te rachityczne dość działania na rzecz klimatu? To znaczy jest to niewykluczony scenariusz, natomiast on nie jest scenariuszem, na który jesteśmy skazani, bo oczywiście można patrzeć na to w ten sposób, że ludzie działają rachitycznie i niespójnie i tak jest. Natomiast no, pojawia się w tej chwili coraz więcej głosów i coraz więcej pomysłów, jak sobie z tym wszystkim poradzić. I widzimy jedną ogromną niespójność pomiędzy tym naszym ludzkim systemem a systemem przyrodniczym, przyrody, w której żyjemy, ograniczonej planety. Jeden to jest, że tak powiem, paradygmat wzrostu ekonomicznego. Cały system generacji pieniądza, finansów i tak dalej jest nastawiony na wzrost, a nie na rozwój, bo to są nietożsame rzeczy. I druga rzecz jest taka, że cały system jest nastawiony na eksternalizację tych kosztów, które nie jesteśmy w stanie szybko policzyć czy szybko skonsumować, kosztów środowiskowych. Krótko mówiąc, my nie płacimy za emisję, prawda? Jak wprowadziliśmy opłaty za emisję tlenków siarki, czy emisję pyłów, czy inne emisje, to okazało się, że mogliśmy to bardzo szybko ograniczyć. Jak wprowadziliśmy restrykcje związane
z pewnymi technologiami, które emitowały gazy, które niszczyły warstwę ozonową, okazało się, że jesteśmy sobie w stanie z tym problemem dosyć szybko poradzić. No, na ten temat mamy przykłady historyczne, które pokazują, że mnóstwo rzeczy jesteśmy w stanie zrobić. I do tego jest potrzebna świadomość i wola polityczna. I jedyna rzecz, która nas, że tak powiem, przed tym powstrzymuje, to jest ten właśnie zalew fake newsów i ten coraz bardziej krótkookresowy termin postrzegania tego, co jest dla nas ważne, prawda? Najbliższy dzień, najbliższy tydzień, najbliższy miesiąc. No, kiedyś jak ktoś planował jakąś długą inwestycję, to ją planował na długie lata i na długie zyski. Jeżeli to miało angażować bardzo duże środki społeczne i ludzkie, tylko wielkie władcy, wielkie państwa mogli sobie na to pozwolić i konsekwentnie planować i konsekwentnie działać. My jesteśmy w tej chwili rozbici przez te bardzo szybkie działania, brak koordynacji na większą skalę. Także problem nie jest nie do rozwiązania, problem jest do rozwiązania. Natomiast my jesteśmy troszeczkę zbyt wygodni, bo nam się wydaje, że no tylko duży, wygodny samochód czy natychmiastowa podróż z jednego krańca świata na drugi jest tą rzeczą, która jest najważniejsza. Pan poruszył taki wątek, który bardzo często w tych dyskusjach wraca, to znaczy czy indywidualna osoba może coś zrobić, żeby pomóc planecie, prawda? Bo oczywiście gdybyśmy wszyscy politycznie zdecydowali się na wprowadzenie głębokich zmian w naszym sposobie życia, to byśmy bardzo planecie pomogli. Znaczy sobie pomogliby, to też jest, wydaje mi się, pewien... No właśnie, nie używajmy tego słowa planeta, prawda? Tak, planeta będzie sobie dryfować w kosmosie niezależnie od tego, czy my na niej będziemy, czy nie. Więc byśmy sobie pomogli. Ale z drugiej strony jest taka nadzieja, że no dobra, jeżeli ja coś indywidualnie zrobię, to oczywiście łatwiej będzie człowiekowi spojrzeć w lustro, jeżeli nie będzie jadł mięsa, to wiem, jeżeli ograniczy latanie samolotem, to jest druga rzecz. Co można zrobić tak indywidualnie, żeby przyłożyć się do tej zmiany, poza oczywiście staraniem się, żeby politycznie to zmierzało w właściwą stronę? To znaczy te wszystkie kwestie indywidualne przekładają się na kwestie społeczne. Tak? Jeżeli wywołamy modę, czy spowodujemy, że pewne zachowania będą nieakceptowalne, czy trudno akceptowalne społecznie, to w tym momencie oczywiście zajdzie zmiana społeczna, bo wszyscy będą woleli postępować w sposób akceptowalny. W związku z tym przede wszystkim ważne jest rozmawianie o problemie, żeby on docierał do ludzi, bo nie ma żadnego, znaczy ma znaczenie dla naszego samopoczucia. O, przestawiłem się na weganizm, to jest super. I jeżeli ja mówię sobie w tym swoim bąbelku, że tak powiem, informatycyjnym, super, jaki weganizm jest wspaniały i tak dalej. Ja cały czas nie działam na rzecz pewnej zmiany społecznej. Ta informacja się nie rozprzestrzenia, nie dociera. Ogólnie socjolodzy twierdzą, że wystarczy 4% aktywnych osób w społeczeństwie, jeżeli ich aktywność jest odpowiednio skierowana i skoordynowana do zapoczątkowania dużej zmiany społecznej, bo znakomita większość osób jest bierna. Więc my wybieramy tą bierność, nawet sortując śmieci i no, na przykład jeżdżąc więcej rowerem niż samochodem, to jeszcze nie powodujemy nacisku na tą zmianę społeczną. Natomiast jak mówimy o tym, działamy na poziomie grupy znajomych, pracy, osiedla, przyjaciół, także politycznie i szerzej na ten temat, no to ta zmiana społeczna ma pewną już szansę być zapoczątkowana. Czyli strasznie ważne jest budowanie świadomości i budowanie tej większości. I tego nie doceniamy. Mamy chyba ten problem, że to się wpisuje w ten model wojny kulturowej, prawda? Teraz za miesiąc będziemy mieli w
publikację książki Billa Gatesa, Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej. I to momentalnie wpada w ten rytm. Bill Gates chce regulować nasze życie, to jest wszystko spisek wielkiego biznesu, który wymyślił katastrofę klimatyczną, żeby uniemożliwić nam życie wolne i spokojne, bo przecież wolność, jak wiadomo, od mniej więcej przynajmniej 70 lat polega głównie na spalaniu paliwa i jedzeniu mięsa, prawda? To jest ten amerykański model autostrady i dinera przy tej autostradzie, w której podawane są wielkie cheeseburgery. I że to jest to, co chce nam się zabrać. I to prowadzi w zasadzie do mojego ostatniego pytania. Czy gdzieś jest technologiczne rozwiązanie tego problemu? Bo cały czas oczywiście chcemy zatrzymać katastrofę klimatyczną środkami prewencyjnymi, ograniczając, zmieniając nasz sposób życia. Ale czy wśród naukowców trwa taka dyskusja o tym, no dobrze, jeżeli to się nie uda, to czy jesteśmy w stanie uruchomić narzędzia o charakterze technologicznym, żeby na przykład spowolnić nagrzewanie się planety, osłonić nas od słońca i w ten sposób jakby dać ekosystemowi możliwość powrotu do jakiejś równowagi? To jest właśnie źle postawione pytanie. To znaczy, jeżeli będziemy emitować więcej gazów cieplarnianych, a jednocześnie zasłaniać się od słońca, to my będziemy z jednej strony naruszać tą równowagę coraz bardziej, no bo więcej emisji to jest więcej zakwaszenia oceanów, zabijanie życia w oceanach. Z drugiej strony interwencja te geoinżynieryjne powodują, i to już wiemy dobrze, bo potrafimy to wymodelować, a są także przykłady z natury związane na przykład z wielkimi wybuchami wulkanicznymi, niesłychane perturbacje w systemie klimatycznym. Deszcz na przykład przestaje spadać tu, gdzie spadał, prawda? A spada zupełnie gdzie indziej. Więc to nie jest tak prosto, że my sobie możemy tutaj pstryknąć to, wyłączyć, resztę zostawić bez zmian. Ten system jest powiązany i my jesteśmy w sieci powiązań. I albo my swoje powiązania dostosujemy do praw natury, do praw fizyki, do praw chemii, do praw przyrody, albo jeżeli nie dostosujemy, no to historia ewolucji uczy, że ci, co się nie dostosowali, to znikli. To tak udało się panu profesorowi sprowadzić krytykę neoliberalną, czy krytykę pomysłu na globalne ocieplenie przeciwko niej samej, że survival of the fittest prowadzi właśnie do tego, że jeżeli się nie dostosujemy, to znikniemy z wolnego rynku historii. Bardzo mi się podoba ta myśl. Chciałem podziękować za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że będziemy patrzeć na tę zimę przychylniej i zadbamy o to, żebyśmy mieli jej jeszcze trochę. Moim i Państwa gościem był pan profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca serwisu naukaoklimacie.pl i współautor książki Nauka o klimacie. Ja nazywam się Stanisław Skarżyński, a producentką dzisiejszego wydania była Martyna Turska. 8:10 Podcast Gazety Wyborczej.